zdaniu w tej sprawie. No i dodatkowo pan Tomasz najwyżej mówi, kto będzie ten temat, więc będzie najlepiej odebrany. W tej uchwale nie jest państwo przed sobą, a to jest bardzo dobrze. Szanowni Państwo, temat toczy się od tego, gdy wpłynęło pismo z prośbą o zdjęcie znaku zakazu wjazdu na numer 32 z fragmentu ulicy Słodnej. Fragment ulicy Słodnej to jest rejon ulicy Jasnogórskiej, dochodzący do ulicy Homańskiego. Odcinek, na którym nie można się poruszać kierunkowo, wynosi 20 metrów bieżących. Tak, na początku grudnia. Owszem, w kwietniu został ten znak zdemontowany po mojej interwencji, dlatego te działania nasze są tak opóźnione. Pojawił się ponownie w lipcu, trudno powiedzieć po czyjej interwencji, ale pojawił się i go ponownie ustawił. Inwestora, który założył się do tej drogi. Podobno była to skarga, szanowna radna mi odpowiada, jednego z inwestorów, który tam wybudował salon samochodowy. I ten znak do tej pory stoi. Cały problem opiera się o 20 cm szerokości tej drogi. Ona ma obecnie 4,60, 4,80, powinna mieć 5 metrów. To jest droga żwirowa na całej długości 150 metrów. Po naszych spotkaniach, negocjacjach u pana prezydenta, u pani dyrektor ZIKIT-u, u dyrektora, który się tym zajmował, nie doszliśmy do jakiegoś porozumienia. Porozumienie wyglądało tak, że miała zostać stworzona koncepcja przebudowy tej drogi. Ja osobiście myślałem, że fragmentu tej drogi, ale dostaliśmy odpowiedź, że przebudowa dotyczy całego odcinka 150 metrów tej drogi, wyceniona jest na 700 tysięcy przybliżeniem. Budowa oświetlenia, budowa dwumetrowego chodnika, jest w niej o szerokości 5 metrów asfaltu i tak dalej, i tak dalej. Ta wycena została przedstawiona na spotkaniu, które było ostatnio u pana wiceprezydenta Trzmiela. Pan prezydent Trzmiel schwycił się za głowę, widząc tą wycenę i problem, jaki tam jest. Problem dotyczy, tak jak mówię, 20 metrów bieżących drogi. Trzeba naprawdę dosypać trochę żwiru i problem się rozwiąże. Także ta wycena, którą ZIKIT przedstawił, została niejako obalona, koncepcja w ogóle realizacji tej drogi. Z wielu przyczyn. Po pierwsze, bez logiki. Po drugie, w tym terenie nie ma kanalizacji wodociągów. Jest projektowana sieć wodociągowa na najbliższe lata. Czyli wykonywanie gruntowne remontu na całej długości mija się sensem, bo nie ma uzbrojenia w pełni. Żeby zadowolić mieszkańców, którzy nie mogą obecnie jeździć, ta droga wcześniej była przejezdna, była droga gruntową, służyła mieszkańcom. W sytuacji, gdzie się dwóch przedsiębiorców pojawiło jakieś konflikty między nimi, spowodowały, że ta droga została zamknięta. Sytuacja jest dosyć już mocno nagłośniona. ZIKIT już zaczyna powolutku też skłaniać się do tego, żeby tę drogę otworzyć. Nawet po ostatnim spotkaniu pan dyrektor Sapłań, pan, który przedstawiał tą pierwszą wycenę na 700 tysięcy złotych, uznali, że potrzeba tam w granicach 5-7 tysięcy złotych. Są w stanie to z własnych środków zrobić. Tylko pan prezydent prosił o dzielnicę, o wyrażenie swojej opinii w tej sprawie. O uchwałę. Żeby też miał jasność, jak tutaj większość radnych. Moja prośba jest taka do państwa, to jest mój rejon, znam go od 35 lat i uważam, że jest absurdem ten znak. Skarga, która miała wpływ na to, że ten znak powstał i uzasadnienie tej skargi, że będzie tam ruch tranzytowy, duże natężenie ruchu i bezpieczeństwo dla mieszkańców, jest kolejnym absurdem, bo nikt tam nie będzie jeździł oprócz mieszkańców w ilości 20, bodajże kilku obecnie i jednego salonu samochodowego, który w tym momencie z tego korzysta tak naprawdę, z możliwości zjazdu z głównej ulicy, także nie będzie żadnego zagrożenia w tej sytuacji, jeden znak zniknie.
Tutaj policja też się wypowiadała w tej sprawie. Ona podtrzymywała, dostawała z GIT-u informację, że GIT uważa po tej skarce, że tam jest niebezpiecznie, może być niebezpiecznie i podtrzymała tą opinię, natomiast swoje nie wyraziła. Kolejnej, drugiej opinii, którą przygotował komendant policji. Uznała, że nie powinna opiniować tego typu. Dziękujemy. Bilet samochodowy, który sobie załatwił ten znak, to żeby uwalić problem, że nie można tego zrobić, to wymyślili wycenę 650 tysięcy, żeby temat zamknąć. Ale to jest zdura, bo nawet jak tutaj Tomek mówi, to nawet 4 tysięcy nie potrzeba, żeby szukać wysypać. Ostatecznie chyba kwota wyniesie 10 500. Zaczynało się od 4,5. No ale to i obniesie się 10. Czy są pytania? Nie widzę, że tutaj już tutaj dłuższą głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie. Dziękuję. 20-0 przeciw 0 wstrzymujących.